Wyobraźmy sobie malucha 3-letniego, który zaczyna swoją naukę muzyki, a rodzic jest i jego kompanem do zabawy w tym całym procesie, jak również nauczycielem domowym. Jest to wielka rola do odegrania, ponieważ ten rodzic musi niezwykle umiejętnie prowadzić dziecko, aby móc go wspomagać we wszystkich jego krokach, bo częścią tegoż obcowania z muzyką będą wspaniałe występy, będą oklaski, będą występy solo, dzieci będą się zgłaszać do tych występów same. Wobec tego rodzic ma wielką rolę do odegrania jako rodzic wrażliwy, rodzic akceptujący bezwzględnie rozwój dziecka w takim tempie, jak ono ma. Wobec tego nie możemy narzucić dziecku tempa i w metodzie Suzuki fantastycznym właśnie elementem jest tempo dostosowane do każdego dziecka osobno. Więc nie ma programu sztywnego, tylko każde dziecko uczy się w takim tempie, jak uczyło się wcześniej chodzić lub mówić i nie ma znaczenia, w jakim wieku osiągnie umiejętność zagrania określonych utworów. Ten rodzic, który jest rodzicem akceptującym, miłującym swoje dziecko, będzie najwspanialszym kompanem do takiej zabawy, bo nie będzie rodzicem żądającym. A więc to poczucie wartości dziecka będzie niewiarygodnie wspomagać, nawet w zwykłym ćwiczeniu w domu, bo będzie po prostu się świetnie z nim bawić i akceptować wszystko, cokolwiek by się nie stało. Będzie potrafił dziecku pomóc zdobywać odwagę lepszą, będzie zachwycony jego występami, będzie zachwycony jego udziałem w lekcjach grupowych i będzie zawsze akceptował nawet to, że jego dziecko jest najwolniejszym dzieckiem w grupie. I okaże się po 2-3 latach, że właśnie to dziecko będzie rozkwitało najpiękniej. Natomiast dziecko zestresowane, które nie może jak gdyby udźwignąć ciężaru żądań rodzica, który chciałby widzieć to dziecko szybszym i lepszym od kolegi, który stoi obok, będzie rodzicem, który bardzo słabo stymuluje do rozwoju dziecko i dziecko zawsze będzie dzieckiem zestresowanym, które nie potrafi udźwignąć na sobie ciężaru tego wielkiego wymagania, które będzie stawiał przed nim rodzic. Więc metoda Suzuki proponuje nam właśnie tempo dostosowane do dziecka i rodzica, który jest kompanem do zabawy, który również jest bardzo wymagającym w stosunku do siebie, prawda? Czyli akceptującym przede wszystkim i kochającym. I najpiękniejszym, jak gdyby najpiękniejszą puentą, można powiedzieć, jest książka, którą napisał Shichini Suzuki, Karmienie miłością. Czyli ta sprawa miłości i akceptacji dziecka jest najlepszą stymulacją i najlepiej buduje poczucie własnej wartości dziecka.